dobry państwu w subiektywnym giełdowym. Tematem przewodnim dzisiejszego spotkania jest dwa światy: stabilny WIG20 i panika na WIGu mWIGu 40, z WIGu 80. Dwa światy to znaczy stabilny WIG20 i panika na mWIGu 40 z WIGu 80. To jest wymagające otoczenie, w tym wymagającym otoczeniu chciałem państwu powiedzieć o osiągnięciach za sierpień ale też pokazać otoczenie w tym sensie, rekord na SP, zachowanie dolara, rynków schodzących i przejść do zachowania WIG-u. Staram się też utrzymać schemat prezentacji, w tym sensie od ogółu do szczegółu, w tym sensie że zachowanie wig później wig 20, stopy zwrotu od, w ujęciu 12-miesięcznym, no i później układ w ujęciu technicznym, jeżeli chodzi o WIG-20 i na koniec sentyment, omówić sentyment inwestorów indywidualnych, jak i spróbować odpowiedzieć na Państwa pytania. Na początku zacznę od sukcesu, to znaczy na łamach parkietu. Portfel fundamentalny za sierpień uzyskał najwyższą stopę zwrotu, co wydaje mi się warto podkreślić na tak wymagającym rynku. Oczywiście poprzednie odsłony były lepsze, gorsze, czasami się myliliśmy mocniej, czasami udało nam się wyczuć intencje rynkowe. Tym razem sierpień jest udaną odsłoną, co warto moim zdaniem podkreślić. Sierpniowa rywalizacja na Oaha Parkietu była też o tyle ciekawa, że typ techniczny, który wysłałem na sierpień, uzyskał 4% czy ponad 4% stopę zwrotu i co ciekawe również uzyskał najwyższą stopę zwrotu w porównaniu z konkurencją. I często zdarza się, żeby typ techniczny był równie dobry jak portfel fundamentalny, co warto zaakcentować, przy czym oczywiście poprzednie odsłony były też, tak jak portfel fundamentalny, były lepsze, były gorsze, także nie zawsze mamy rację, tylko Madoff się nie mylił, także... Z jednej strony warto zaakcentować sukces, ale też mieć warto, żeby Państwo też mieli świadomość, że nie zawsze mamy rację, chociaż staramy się, aby utrzymać tę powtarzalność. Dla przypomnienia dodam, że w, w typy za 2017 rok, czy moje typy za 2017 rok na łamach parkietu okazały się najlepsze i póki co jeszcze jestem najlepszym technikiem według parkietu. Przechodząc do szablonu, który wdrożyłem w trakcie wakacji, czyli od ogółu do szczegółu, warto zwrócić uwagę na zachowanie SP500, czyli rynku amerykańskiego, który ustanowił w ostatnim czasie swoje historyczne maksimum na poziomie 2914 i od tego poziomu się trochę osłabił, ale generalnie jest w silnym trendzie wzrostowym. Historyczne maksimum na SP500 kontrastuje z słabym zachowaniem rynków wschodzących. MSCI i Markets nieudolnie czy nieudanie próbował wybić się z trendu spadkowego, powrócił do tego trendu spadkowego i aktualnie testuje swoje lokalne minimum, czy ono sanie przebite, czy też nie, no to Wydaje się, że to może wyznaczyć kierunek dla rynków wschodzących na najbliższy okres. Zachowanie rynków wschodzących może nie być jednoznaczne i testowanie wsparci może być czynnikiem takim ostrzegawczym. Ale patrząc po zachowaniu dolara, indeksu DXY, który powrócił. Z, znaczy Z wyższych wartości spadł na niższe wartości poniżej, y, moim zdaniem, istotnego poziomu 95,3, czyli powrócił do konsolidacji. Wydaje się, że ten scenariusz, jeżeli by się kontynuował, to znaczy dolar wytraciłby swój impet i dalej był w konsolidacji, być może zszedł na niższe poziomy, to y, ten scenariusz zdaje się sprzyjać rynkom wschodzącym, i, czy też y, mówiąc bardziej wprost, próbie y, stabilizacji na aktualnym wsparciu. Przechodząc na krajowe podwórko, warto spojrzeć na WIG. To znaczy, by indeks niestety, ale czy też wstety, zszedł poniżej poziomu 60 tysięcy punktów i aktualnie testuje poziom mniej więcej 50, rejon 58 tysięcy punktów. No i gdyby to ten poziom czy lokalne minimum stało przebite, to wtedy jest zagrożenie zejścia, wydaje się, że w rejon nawet 55 tysięcy punktów tak w krótkim terminie. Patrząc na indeks, czy też na szeroki rynek, widać pogorszenie nastrojów, czy też słabe zachowanie wig ale też warto mieć termometr i odnieść się do tego, czy to jest drogo, czy tanio. No i takim termometrem długoterminowym jest cena do wartości księgowej, która oscyluje mniej więcej dla wig 1,22, ale co ciekawe dla s jest to wartość 0,89. Na tle historycznym są to niskie czy skrajnie niskie odczyty, czyli zysk do ryzyka wydaje się, że sprzyja, czy sprzyjać długoterminowo w stronie popytowej. Zysk do ryzyka zdaje się sprzyjać w stronie popytowej, ale to jest taki eufemizm, aby podać bardziej dokładne przybliżenie czy aby to ładnie zobrazować, to jedynie 3% przypadków od 2006 roku, jeżeli chodzi o dzienne odczyty cen do wartości księgowej, były na niższym poziomie, a 97 odczytów dla sw 80 było na wyższym poziomie, czyli z punktu widzenia historycznego, nie przesądzając o przyszłości, aktualne odczyty są niemalże ekstremalnie czy ekstremalnie niskie, chociaż warto też dodać, że najniższy odczyt dla SDG 80 to jest 0,86, także jeszcze trochę brakuje do historycznego minimum, ale ten potencjał jest ograniczony i też co do skali niewielki. Wracając do tematu przewodniego dzisiejszego flasha, czyli stabilne zachowanie WIG 20 i panika na MWIG 40 z wig 80, no to 12-miesięczne stopy zwrotu dla indeksu średnich i małych spółek pokazują jak dynamicznie, czy jak ekstremalnie inwestorzy reagują na informacje wpływające na rynek. Warto dodać, że 12-miesięczna stopa zwrotu w segmencie małych spółek to jest minus 24%, a dla średnich spółek jest to blisko minus 19%. Także potężne przeceny. Wydaje mi się, że chyba trochę przesadzone. Dwa światy. Warto dodać, że WIG-20 w dolarze jest nadal w trendzie wzrostowym, co być może trochę umyka, patrząc po dynamicznych często na 100 albo 10% w segmencie małych sieśnik spółek, ale póki co z perspektywy miejscowo-zagranicznych WIG20 w jest w trendzie wzrostowym. Faktem jest też, że ten trend jest aktualnie mocno testowany, ale pytanie czy, czy ten test będzie skuteczny czy też nie, w każdym razie na ten moment trend wzrostowy jest póki co utrzymany. Przechodząc do WIG-20, czy też spojrzenia bardziej technicznego na WIG-20, to z mojej perspektywy nieudane sforsowanie oporu mniej więcej w rejonie 2400 skutkowało przyjęciem inicjatywy przez stronę podażową. To po pierwsze. Po drugie, jednak póki co dalej ten trend wzrostowy jest utrzymany, chociaż jego dynamika jest mniejsza. No i takim sygnałem zmiany trendu wzrostowego byłoby sforsowanie w znak zamknięcia poziomu mniej więcej 2214, a takie de definitywne to sforsowanie 2100 punktów. Także przynajmniej jak na razie wydają się te dość poziomy dość odległe, a impet chyba strona podażowa zaczyna tracić. To co od pewnego czasu akcentuję, ale w, w, póki co jeszcze nie widać tutaj istotnej zmiany, to sentyment inwestorów indywidualnych i on balansuje w obszarze paniki. Jedno z powiedzeń mówi kupuj gdy leje się krew, sprzedawaj gdy jest chóra optymizmu. Póki co wydaje się, że niestety, ale bolesny okres lania się krwi, bardzo mocnych być może w większości czy w dużej części przypadków, przesadzony pesymizm powoduje, że wydaje mi się, że w długim terminie to są to wieloletnie okazje, przy czym oczywiście to będzie wiadomo po fakcie. Póki co mamy skrajny pesymizm, jak nie panikę, i nie widać tutaj nawet symptomów poprawy. Szanowni Państwo, dziękuję za pytania, które otrzymałem. Przy czym muszę podkreślić, że aktualne uwarunkowania prawne, czy też stanowisko KNF-u uniemożliwiają mi odpowiadanie na pytania dotyczące konkretnych spółek, to znaczy brak mojej wiedzy na temat Państwa preferencji do ryzyka, czy też czasu odpowiedniości, adekwatności. Powoduje, że w tej formule niestety, ale nie mogę odpowiadać na pytania, ponieważ to się wiąże, czy mógłbym odpowiedzieć na pytanie, tylko że to się wiąże z potężnymi karami finansowymi dla mnie czy dla mojego pracodawcy. Także co do indeksów giełdowych, co do zachowania w niektórych klas aktywów. Czyli takiego spojrzenia z makro, czy z lotu ptaka, co do w zależności, to jak najbardziej co do konkretnych instrumentów finansowych, to tutaj póki co, póki jest takie stanowisko KNF-u, czy też nadzorcy, nie mogę Państwu odpowiadać. Jednakże, jeżeli by Państwo byli zainteresowani jakimś przybliżeniem kwestii z rynku kapitałowego, które nie dotyczą spółek. To jestem otwarty, i w tej formule możemy się umówić na odpowiedź na, w ramach subiektywnego flesza giełdowego. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnej odsłony flesza.